Hubert na boisko w Niecierczy wybiegł dokładnie ten sam skład, co tydzień temu w meczu z Piastem, a jednak wasza gra w niczym niestety nie przypominała tej z przed tygodnia. Z czego to wynikało? No tak, no patrząc na wynik, porażkę, tak to wyglądało. No szkoda pierwszej połowy przede wszystkim, bo grając o jak najwyższe cele, nie możemy sobie na to pozwalać. Otworzyliśmy się, poszliśmy na hura i nie tylko na to czekała, ale skontrowała, z tego co robiła sytuację i tylko do bramki. Staraliśmy się w drugiej połowie wystrzelić jak najszybciej kontaktową bramkę. Nie udało nam się dopiero w końcówce. Chcieliśmy doprowadzić do remisu, no ale jak widać, no, zabrakło. Rozmawialiśmy także przed tym spotkaniem i mówiliśmy, że Niecierza nie ma dla was, na was patentu, ale jak widać, ewidentnie te mecze wam nie leżą z właśnie zasłaniami z Niecierzy. Ani razu nie udało się jeszcze z nimi wygrać. No tak, rozmawialiśmy na ten temat w szatni. Tak było również z Piastem w tamtym sezonie, też nie potrafiliśmy z nimi wygrać. I było to również z Niecierzy. No dzisiaj to potwierdzili. Mieliśmy potwierdzić to, że mecz z Piastem nie był przypadkiem, ale jak widać, musimy jeszcze dużo pracować. W drugiej połowie raz za razem zapuszczaliście pod bramkę rywala. Byliście aktywniejsi niż w tej pierwszej, ale czy może nie obudziliście się zbyt trochę za późno, bo już wtedy stan meczu był 3-1? No tak, no wychodzić na drugą połowę, no nie ma nic do stracenia. Chcieliśmy strzelić jak najszybciej tą kontaktową bramkę, bo wtedy wiadomo, że nam jeszcze więcej wiary w to, wiary w siebie uwierzymy i możemy stworzyć kolejne sytuacje. No to takie były. Miał Marcin, trafił poprzeczkę, miał bodajże Miro. No dopiero w końcówce meczu, rzut karny, 3-2, chcieliśmy jak jeszcze tych parę minut zdołać doprowadzić do remisu, no ale nie udało się. Trzeba się pozbierać i za tydzień znowu ciężkie spotkanie wyjazdowe.